Szczęść Boże, coś wam powiem. Nasza rodzina to temat rzeka. Jedni chcą o niej mówić, inni zakrywają to milczeniem, bo czasem wstyd się przyznać, że ma się takich krewnych. Kiedy dziś czytamy rodowód Jezusa, niektórzy mówią, że to najnudniejsza część Ewangelii, bo pojawiają się tylko imiona. Niestety jest to mylne podejście. W tym rodowodzie słyszymy różne imiona tych, co się zapisali złotymi zgłoskami i tych, których nie da się wymazać z historii, choć ich czyny były karygodne. Jako pierwszy jest Abraham, ojciec wszelkiego zawierzenia. Później jest Dawid, któremu Bóg obiecał, że z jego rodu wyłoni się Mesjasz. I tak się stało, że słowo, które powiedział Bóg, stało się ciałem i zamieszkało między nami, by królować na wieki. Wśród tych imion są ludzie sprawiedliwi i bezbożnicy. Byli zbrodniarze, których przedstawicielem jest chociażby wspomniany wcześniej Dawid. Ale i są ci, którzy woleli wybrać innych bogów, choć całe życie kierowali się mądrością. Tak można powiedzieć o Salomonie. Kobiety, które także znalazły się w tym spisie, nie należały do grzecznych. Ale to, co je jeszcze łączy oprócz grzechu opartego o nieczystość, to ich pochodzenie, bo wszystkie były cudzoziemkami względem narodu wybranego. Tym samym można śmiało powiedzieć, że zbawienie dotyczy wszystkich narodów i nie jest zarezerwowane tylko dla wybranych. Te cztery kobiety są jak cztery strony świata, otwierające się na uzdrawiającą krew Syna Bożego, potrzebną wszystkim grzesznikom. Święty Mateusz mówi nam, że Jezus jest prawdziwie człowiekiem i to ze wszystkimi konsekwencjami. On, wcielając się w nasz świat, przyjął na siebie także rodzinną przeszłość. Kardynał Nguyen Van Thuan opisuje ten rodowód tak. Na tym świecie, jeśli jakiś lud pisze swoją oficjalną historię, będzie ona mówić o jego wielkości. To jest jedyny przypadek godny podziwu i wspaniały, odnaleźć lud, którego oficjalna historia nie ukrywa grzechów swoich przodków. Znajdujemy tu morderców, prostytutki, bałwochwalstwo, niewierność, a zarazem obok nich są ludzie pełni łaski i wierności. Jezus kontynuował pokolenie swoich przodków. Był on zaplanowany przez Boga dla tych, którzy byli traktowani przez Niego jak król, czyli ktoś wyjątkowy. Jest też dla nas zachęta, abyśmy każdego, kogo spotykamy na naszej drodze, traktowali jako kogoś wyjątkowego. Jezus jest najwyższym królem i dobrym pasterzem. Należy do naszej historii, a my należymy do Niego. Nie możemy powiedzieć, że jesteśmy sierotami, że jesteśmy niczyi. Nie możemy powiedzieć, mam kiepską rodzinę, nie chcę wracać do swojej przeszłości. Bo jak się dziś okazuje, nasza rodzina jest rodziną Jezusa i tego nic nie zmieni. Na końcu tego rodowodu pojawia się Maryja, która otworzyła się na macierzyństwo poprzez słowa niech się tak stanie. Dla nas to jest wskazanie, czy przyjmujemy Chrystusa właśnie tak, jak ona to zrobiła. Czy stać nas na to zawołanie do Boga niech się tak stanie, kiedy wyznaczy nam zadanie, którego się nie spodziewamy?